Cześć kochani, witajcie na moim kanale Baw się ze mną, zabawki dla dzieci. Tak jak obiecywałam, dzisiaj pokażę Wam zestaw Aquasand, magiczny piasek. Wypróbujemy wszystko razem na żywo, jak to działa. Pokażę Wam tylko tutaj opakowanie. Ten piasek można wypuszczać z tych buteleczek wyciskarek tylko pod wodą, żeby działało. Potem trzeba uformować podwodny świat za pomocą widelca. I jeżeli chcemy wyjąć z powrotem piasek na powierzchnię, to używamy tej łopatki po drugiej stronie widelczyka. I zaczynamy zabawę. Najpierw trzeba wypełnić nasze akwarium wodą. Trzeba je wypełnić wodą całe. Zwykłą, bieżącą wodą. Mamy już wodę w środku. Czas na pierwszy krok. Przewracamy buteleczkę do góry nogami. Mamy do wyboru różową albo fioletową. Ja wybieram fioletową. Zrobię tutaj dla Was zbliżenie, żebyście lepiej widzieli wszystko, co się dzieje pod wodą. Będzie bardzo blisko. Zanurzamy buteleczkę do góry nogami pod wodą i przeciskamy. Próbujemy wycisnąć piasek pod wodę. Nic się nie dzieje. Spróbuję może jeszcze troszeczkę mocniej. Pamiętajcie, że w tej butelce jest piasek. Może coś się zatkało, zaraz sprawdzimy. Odkręcę i zobaczę. O tak, miałam rację. Mamy tutaj taką folię ochronną. Ciężko jest ją zdjąć. Jest dobrze zabezpieczone. Zakręcamy i wracamy do zabawy. Tu troszkę się wysypało. I tworzymy nasz podwodny świat. Rzeźbimy takie tutaj podwodną krainę. Stworzę tutaj ładny, podwodny krajobraz. Dodam troszkę jeszcze z tyłu. Mam jeszcze różowy piasek, tak jak pamiętacie. Otworzyłam już buteleczkę, zerwałam tą folię ze środka. I tutaj próbuję coś jeszcze stworzyć fajnego. Wygląda całkiem interesująco. Spróbuję jeszcze stworzyć takie większe tutaj rzeźby. Czy glony? W sumie to wygląda jak kora podwodna, rafa koralowa. Następnym krokiem jest uformowanie tego piasku za pomocą widelczyka. Zacznę od tych z przodu tutaj. Form, które stworzyłam. To
tutaj jest trochę trudniej. Może po prostu je uklepię, żeby były płaskie. I tu jeszcze z przodu. Nie da się ich zbyt łatwo formować. Można je ewentualnie poprzesuwać i uklepać. Tak wygląda ten piasek, kiedy jest pod wodą. Zrobiłam trochę miejsca dla syrenki. Wygląda jak Arielka. I wygląda całkiem fajnie. Zastanawiam się jeszcze, po co jest ten lejek. Nigdzie nie jest napisane. Muszę pomyśleć. Spróbuję może wycisnąć troszkę piasku przez niego pod wodę. Zobaczymy, czy to coś da. Coś, nic się nie dzieje. O, udało się. Ale jest to o wiele gorsze niż ta buteleczka wyciskarka. Z tym o wiele lepiej nam to idzie. Zrobimy jeszcze trochę miejsca dla syrenki. Teraz spróbujemy powimować piasek tą łopatką. Podobno jeżeli się go wyjmie, to będzie z powrotem suchy. Zaraz zobaczymy, czy to działa. Naprawdę działa. Zobaczcie. Całkowicie suchy piasek. Zrobię zbliżenie. Całkowicie suchy, tak. Jest tak, jak napisane było na opakowaniu, tak jak obiecywał producent. Bardzo dziwne to jest. Bardzo nienaturalne dla piasku. Tutaj pozbieram jeszcze trochę z góry i spróbuję go wrzucić pod wodę z powrotem. Uformuję jeszcze trochę mój krajobraz podwodny. I spróbuję jeszcze raz zrobić ten trik. Zobaczcie, wyciągam piasek mokry z podwody. I u góry jest już całkowicie suchy, nad wodą. Bardzo ciekawe. Producent zrobił tak, jak obiecywał. Wszystko się zgadza z opakowaniem. W sumie bardzo fajna zabawa. Cieszę się, że mogłam to przetestować. A, i przypomniało mi się, po co jest ten lejek. Jest po to, żebyśmy mogli z powrotem wsypać ten piasek do buteleczki. Ułatwi nam to bardzo sprawę, kiedy skończymy zabawę już. Bardzo praktyczne w sumie. W sumie była to całkiem dobra zabawa, chociaż ten krajobraz podwodny nie wygląda tak ładnie jak na opakowaniu, ponieważ nie udało się go zbyt dobrze uformować, ale bawiłam się całkiem dobrze. Tylko jedyne zastrzeżenie mam takie, że to jest taka zabawa na krótko, na chwilę. Można po prostu tylko uformować taki krajobraz, no i tak będzie sobie stał w pokoju dziecka. Będzie stało takie akwarium. Ale wygląda całkiem ładnie. Jeżeli raz to zrobimy, to już po prostu jest zabawa skończona. Może macie swoje zestawy i napiszecie mi, co zrobiliście w swoim krajobrazie, jak wam to wyszło. Może używacie tego w jakiś inny sposób, udało wam się to lepiej uformować. Napiszcie, jeżeli filmik wam się podobał, napiszcie komentarz, subskrybujcie mój kanał. Oczywiście jest to darmowe. I do zobaczenia.